Cześć, jestem Marcin, witam was w kolejnym odcinku na kanale, to jest Five Nights at Wario's Deluxe. Kolejny odcinek w poprzednim odcinku, wiem, że dźwięku nie było, co było trochę chujowe. Ale teraz już mam nadzieję, że jest lepiej. Może w menu jest trochę za głośno, ale teraz jak wejdę do gry, powinno być git, więc... Trzecia noc. Trzecia noc, dobra. Ta gra jest ciężka. Not gonna lie, to jest pojebane. Dobra, ja wiem co ja mam robić. Mam sprawdzać drzwi i czy ta typiara po prostu nie wchodzi. To jest jedyny mój objective. Jak na moment. Wiem, że później będzie Mario, bo z Grzeslawem trochę, no, chwilę porozmawiałam o tym. I wiem, że tu będzie Mario. I wiem, że tutaj jakiś easter egg właśnie odkryłem w poprzednim odcinku. O. Dobra, muszę nasłuchiwać. To nie jest pojebane. Nie. Strasznie go nie lubię, bo on z dwóch stron przechodzi. I zauważyłem, że to tutaj, te światła, one strasznie zżerają prąd. Zresztą jak zwykłe światła. Więc muszę bardzo oszczędzać światła. Zaraz tu przyjdzie. On tu pewnie jest. Okej. Jest go tu. Okej. Tu nic nie ma. O tym nie mogę zapominać. Nie było jej tu. To ma sens, dlatego słyszałem kroki. To ma sens. Aha. Okej. Była tu. To jest trudne, ja już praktycznie prądu nie mam. Ja nie wiem teraz, czy on... Słyszałem coś. Słyszałem coś w prawej słuchawce. Okej. Okej. Cut on camera. W 4K. Pana w 4K, dobra. Okej.
Okej. Wyłącz tu. Jest problem. O, dokładnie. Dokładnie takiej natury. O, no i... Jest czwarta, nie wiem jak tego zrobić. Mogę kliknąć? Nos? Coś? Nie? Nic? Jakiś easter egg? Coś? Okej. Okej. To była pierwsza próba. Nie no, ale to jest głupie. Dobra, muszę rzadziej korzystać ze świateł. Częściej patrzeć na kamery. Wygląda to, że taka jest taktyka. Po prostu patrzenie na kamery. Światła muszę ograniczyć jak najbardziej, najlepiej jak tylko się da. Widzicie, znowu chciałem odruchowo sprawdzać drzwi i to światło zapalić, ale to nie ma sensu jak dopiero jest 12. Niczego nie ma. Aha, okej, ta tu się rozpędziła. Gdzie jest chudy? A, tu jest gruby. Ej, czy ja go tam widziałem? Wait. Ona się cofnęła. Ej, co? Nie, to było krzesło. On jest tutaj. Dlaczego ona się cofnęła? Ona była przy drzwiach. Nie rozumiem. Nie. Dobra. I ona tu jest. I sprawdzamy te kamery. I tą. Kto tam tupta? Ktoś tam chodzi. O! Wario. It's a me, Wario. Dobra. Nie ma i tu. On przyszedł. Po co ja tu kliknąłem? Dobra, to było... To znaczy, że on poszedł. A to znaczy, że on przyszedł. Okej. Powoli chyba... Zaczynam rozumieć. Tylko nie wiem, czy ten chudy dalej stoi. Słyszałem. O, ten przyszedł. Okej. Okay.
Czyli chudego nie było. On teraz pewnie jest po prawej stronie. Ten Luigi. Luigi go nie ma. Ten jest tu. Coś puka. Ej, what? Co ja właśnie zobaczyłem? Co to było? Czy to był jakiś Golden Freddy? Jakoś ciemno i się zrobiło. Nie rozumiem. Ej, dobrze ten. Dobrze trafiam z tym światłem. Ej, o co chodzi? Nie popsujesz mi tego ranu. No i dupo. Miałem tylko 5% prądu. Ej, to było... To było głupie, że ja to użyłem. Mogłem to przytrzymać. Chwilę. Ale okej. Udało się. Przeżyliśmy trzecią noc. Elegancko. Chyba już rozumiem, jak to się powinno grać. Chyba rozumiem. Chyba już jakąś taktykę mam na to. Mówię, to jest po prostu ograniczenie świecenia świateł. Praktycznie wszystko sprawdza się na kamerze. Ej, Windows się włączył. Dobra, posłuchamy tego gościa, bo coś nowego. Aha. I talked to a coworker again today about your situation as the night guard and everything. And you know, she insisted that you had the right to know more about this place. Aha. And of course you do. Mam prawo dowiedzieć się więcej. You know, after the three establishments, the cafe, the microgame company and this factory, the owners and the workers disappeared in 2007, as I mentioned, but it has been rumored that a thief may have been responsible for the disappearance. It is said he was breaking into the factory to steal the secret recipe, you know, aha, that I mentioned to you. Plankton? Based on witnesses, the fact that Wario's mascot costume is still missing. It was a costume of himself, pretty much, a big costume, pretty much, that he used for, mascot purposes, commercials and stuff. And we still have dlaczego gościu miał even 7 years later. Miał kostium samego siebie. It is believed that this trochę ego. Hypothetical thief used this very costume because it is said that the thief he took the lives of the five in the process. Aha. Actual murders, you know. Ciekawe. No bodies has ever been found. Nie zostało znalezione żadne ciała, jakieś morderstwa się działy, ale oczywiście nikt nic nie znalazł. Also disappeared, never to be seen again.
Six missing people, Richard. A sześć osób, kurwa, zaginęło i... Nie ma. Nie ma ich. Bruno Gates, to be exact. I mean, the only evidence we have for that is his wife, Dolores Gates, I think her name was. She reported her husband missing around the time of this incident. So, you know, you can make the connection that maybe it was the same guy. Of course, these are the only same rumors, guy. Yeah, but purple being honest, guy. That's why the door mechanic was installed in her office in the first place. We don't want anything like that to happen ever again. Uh-huh. I hope this won't scare you away, yeah? So we did some digging today in the factory. Quite literally, actually. There are depths of this cellar that are unsafe and they are blocked off, presumably by Wario himself when he was alive. But we found remains of Wario. Ja, czy ja się dostanę, czy ja dostanę jakieś informacje o tym? Czy to jest easter egg? Toolkits and the like. Czy powiesz as for the employees that went missing, coś o tym monitorze? Brothers named Mario and Luigi and a woman named Peach. We found that woman. Mario and Luigi and a woman. Diaries from named Peach. Or at least Peach the Peach. The diaries are all torn up and dusty and much of the Peach is a Peach. Red anymore. But we did manage to make out some of Wario's latest entries in his diary, where he basically talks about how he's very happy with the status of the factory, I can say. Mm-hmm. And according to a line here, it is much thanks to the insane profits they made from WarioWare, as he writes, which allowed them to invest much more money in this factory. While Luigi's diary was interesting for me personally. Mówisz, że takie interesujące czytanie komuś pamiętnika? Okej. Okej, dude. You can understand my surprise, I'm sure. This factory is quite strange, don't you think? Or is that just me? Like a wind that doesn't feel familiar is blowing through these corridors. Blowing. Your father too felt the same when he chose to fund this reopening. Or if it's all just in my head. Aha. It's late. Czy się dowiem, jak działa Mario, czy jeszcze Maria nie ma? Forgive me, Richard. Tell me if you have any questions, yeah? Richard. Have a good night. Czy ja jestem Richard? Ale kim jest Richard? Czy to jest też jakaś postać z uniwersum Mario, czy to jest jakaś... Słyszałem, że coś... Ale... Co z tym chodzi? Ej. Ej, coś jest nie tak. A, okej. Okay. Już jest git. Się zastanawiałem, dlaczego nikogo nie ma, ale już jest git. O co z tym chodzi? Nie rozumiem. Ja tu mam coś kliknąć? Nie wiem. Escape nie będę klikał. Lepiej nie. Okej. Okay. Słyszę muzykę. Słyszałem drzwi. Ej, ziomek! Ej, nigdy nie był tak blisko na kamerze. Co ja mam zrobić? Ej... What? Słyszę Mario dźwięk. Dobra, spierdalaj, ale... Czy jak ja zamknę oba... Nie, to nie tu. Dobra, walcie, ale... Co? Idź! Ej!
Ale co ja mam? Ej, dobra, ja mam kurwa problem. Problem trzeciego stopnia, o chuj chodzi. Halo? Enter, kurwa, backspace? Cokolwiek? WASD? Nie wiem, ale może ja mam wpisać Mario? Nie? Nie? Chuja? Chuja? Escape? O, o, fajne zabezpieczenie. Trzeba trzymać. O, ty kurwa. Okej. Chyba rozumiem. Chyba rozumiem. Chyba już wszystko kumam. Ale chyba. Jestem pewny. Czy on działa jak Golden Freddy albo Withered animatoriki we FNAF-ie 2? W sensie, że muszę po prostu się schować za czymś? Czyli czy wystarczyło po prostu kamerę założyć, jak ona atakuje? Bo jak jest tutaj pokazany, to nic. Ubieram kamerę i nic. Gościu sobie dalej se istnieje. Ale zanim mnie zjumpscare'ował, stał przede mną i mrugało światło. A to mi daje ewidentnie vibe tego, jak działają Withered animatriki. Dlaczego ja zapalał światło, jak debil? Miałem oszczędzać prąd. Dobra. Rozumiem. Znaczy, myślę, że rozumiem. A czy rozumiem? To się okaże. Więc on tu jest! On tu się pojawił. Okej, okay. Ale to jest głupie, bo nie mogę tego tak... Tylko muszę faktycznie tu kliknąć. A, tu już jest. Dobra, bo... To jest specjalnie tak, kurwa, zrobione. O. To jest specjalnie tak zrobione, żeby nie siedzieć za długo na kamerze. To jest specjalnie tak zrobione. Żeby patrzeć też, co jest w biurze. Żeby w samym biurze też było jakieś zagrożenie, nie tylko na kamerach. Przestań. Nie wiem. Okej. Znowu za często świecę światłem. Nie zdążyłem! Kurwa, już klikałem. Czy ja to mogę zmienić? Czy ja mogę to zmienić faktycznie w settingsach? Czy ja mogę... Nie wiem, kliknę to. Zobaczę, jak to będzie. Mam nadzieję, że mi... To jakoś nagranie wykrzaczy, chociaż nie powinno, ale... Czy jest jakiś... Dobra, no widzę, że jest po prostu takie zakrzywienie. Lekko, tak naprawdę lekko. To nie jest jakby... Ultimate Custom Night, albo nawet we FNAF-ie 1 tak jest, że... Że tak
mega zakrzywienie, tylko jest takie strasznie lekkie. O, ja wiem, gdzie było takie mega, mega mocne zakrzywienie. W Five Nights at Candy's, jak jest ten efekt włączony. Tu tam, tu tak dziwnie wygląda. Okej, okay, ona już tu chodzi. Tu tam tak dziwnie wygląda, że... To wygląda strasznie nierealnie. Bo tam normalnie ten monitor jest cały wykrzywiony. Jak na niego patrzysz, nie jest prosty, tak jak tutaj, tylko on jest ciągle taki, kurwa, krzywy, nie? Jakby faktycznie miał być taki krzywy, nie? Nie wiem. Istnieją takie monitory. Nie jest to ten. Nie jest to zbyt często spotykane. Ale istnieje. Takie rzeczy mają miejsce. Dokładnie. Kurwa, drzwi słyszałem, myślę, że to ona. A, on tu dalej jest. Pierdolony Mario. Co mam z nim zrobić? Nawet ich nie słyszałem, nie wiem, tak... randomowy strzał. Kupić na kamerach. O kurwa, to on! Okej. Okay. Ej, ale go nie widziałem. Okej. Okay. Zapomniałem o tym, że on z dwóch stron przychodzi. Zapomniałem, ja go rzadko tam widzę z tej strony, nie? On często z prawej przychodzi, jak przychodzi z lewej, to jest takie... What the fuck? Dlaczego te drzwi są otwarte? One są zawsze zamknięte. Co jest? Ja zapominam, że on kurwa lewituje i to, że nie widzę nikogo tutaj w drzwiach, nie oznacza, że gościu kurwa nie lewituje sobie nad nimi, nie? Jak pojebany. Dobra. Teraz jestem... pełny, kurwa, energii, emocji, wszystkiego. Już się rozgrzałem. Już dostałem zawału chyba z 2 albo 3 razy. I chuj! Na chuj ja świecę to światło. Dobra. Sprawdzaj kamery, a nie. Pierdolisz. Kłopoty. Dobra. Skurwysyn jest tutaj. O, nawet gościu mnie nie zabił, nie? Nawet nie miałem... szans się przed nim obronić, bo tamten wario mi wyskoczył. Wszystko przez niego, bo przez kurwa tego pajaca Luigi. Aha! Co? Ej, pajace! Dalej. On tu jest! Dobra. She's here, he's there, he's everywhere. Who the girl call? It's a me, Mario! Musiałem. Ty pedale. Ty kurwa pedale. Nie żeby to było... Nie żeby to była obraza. Nie, ja bardzo szanuję LGBT i tak dalej. Ja wszystko, ja szanuję twoje poglądy. To, że mam inne poglądy, nie oznacza, że muszę krytykować twoje, co nie? Co nie? No co nie? O kurwa, udało się, przeżyłem. Co ja pierdolę, głupoty. Nie słuchajcie mnie, co ja gadam. Pierdolę od rzeczy. W tym momencie.
bo się stresuję. O, pierdol! Co ona tu robi? Ej, bo światło mi zabiera. Ej, co ona tu robi? Ej, ty kurwo. Ej, dobra, bo mam kurwa FBI pod drzwiami, o co chodzi? Nie słyszę. Nic! O, no fuck! You fucking bitch! Co? Okej. Więc to on miał na myśli. Więc to, Grzeslaw, miałeś na myśli, gdy powiedziałeś, że... ta pizda wyrywa drzwi. Okej. Okay. Fajnie. Spoko, że kurwa wyrywa drzwi, ale jeżeli kurwa nie mogę nawet światła ani nie mogę ich zamknąć, nic, chuja. Po prostu się pojawia. Wyrywa drzwi, koniec. Nie, no naprawdę. Nigdy tego wcześniej nie widziałem. I nie chcę tego kolejny raz doświadczyć. Ona jest przejebana, ej. Ej, ale jak to? Czy ona potrafi... Czy to jest tak, że ona potrafi... Jak jest w tych miejscach? Że ona potrafi wyjść z nich. Czyli ona tu była? Tak, bo tu są... Bo tu są schody. Tu są schody. Okej. Rozumiem. Tu są schody i ona... Kurwa, kto mi tu łazi? Ona nimi weszła do góry. Czyli muszę ją powstrzymać. Żeby mi tu nie wlazła. Okej. Aha. Słyszę go. Okej, teraz go widzę. Ni chuja, nic nie słyszę. Muszę się przygotować do tego Mario, tak... psychicznie. To ona znowu! No i chuj! Gdzie ona była? Gdzie ona była? On, jej tu nie było. I chuj, i tak bym zginął. Czy ona przez... Czy ona ciągle tak działała? Czy ja miałem szczęście jakieś w tej trzeciej nocy, że ona nie wychodziła? I teraz nagle... O, uga buga, sobie wyjdziemy z jaskini. Uga buga, idziemy na polowanie. Trzeba znaleźć obiad. Upolować. Akuna matata, coś tam, nie wiem. Ja pierdolę, ale nie. To jest kurwa głupie. Ja będę teraz ciągle to sprawdzać. Nieważne, jeśli nie słyszę nic,
żadnej strony. Nie wiem, na której kamerze ona jest. Tu kurwa napierdalam to i tyle. Tylko, żeby mi nie przyszła. Ona pewnie też z prawej strony potrafi przyjść, ale... Zależy mi na tej... lewej stronie. Ty kurwa szmato. Ty kurwa... Ja nie wiem, jak ją kurwa już wyzwać, nie? Bo jakby... Słyszałem... To było głupie. Słyszałem chodzenie. Myślałem, że to ona. Aha! Coś tu burczy. To nie ona. To on. Pierdolę. Dara. Kurwa, ale prąd mi zżerają. Nigdzie jej kurwa nie ma. No jak? No ni chuja. Tu nie mogę. Tu była. Okej. Szkoda, że mam tyle prądu. Bo jakbym miał więcej, to może bym teraz radę, ale... Na-a. Nie no, po co? Dupło. Znaczy, no to ja dupłem, nie? Światłem, ale... Coś ta kurwa, to jest ona. Okej. Okay. To była ona chyba. Chyba ją słyszałem, jak po schodach popierdala. To ją powstrzymałem chyba. W samą porę. Tylko, że nichu ja tego nie zrobię. No słyszę pojebane dźwięki i co kurwa, to nie była ona. On. O pierdole, no nie. No mam... Chuja, nie mam prądu. Jest czwarta. Nie zrobię tego. Nie, nie ma szans, żeby przeżył ponad godzinę. Nawet jeśli teraz mi wybije piąta, no to... To i tak, kurwa, nie wiem. O, jeszcze bardzo krótką wersję dostałem, no to... Mhm. Dobra, spodziewałem się tego. A myślę, że trzecia noc jest ciężka. A jak znalazłem taktykę, to ogarnąłem ją w sumie easy peasy. To jest pojebane. To z tą bitch, the bitch. Teraz ona jest naprawdę bitch, ale tak naprawdę bitch. Wcześniej nie była, ale teraz to już ho ho ho.
teraz tak naprawdę, poważnie. No i Mario, który jest pedałem. Po prostu. Po prostu mnie wkurwia. I tyle. Od tego jest Mario w sumie. Żeby tylko wkurwiać w tej grze. Nie mogli mu dać innej mechaniki. Nie mógł być drugą, lepszą wersją Luigi. Nie, musiał być oryginalny. Oryginalny Mario. Jezus Maria. Oryginalny Mario, zawsze musi być oryginalny. Zawsze musi być kurwa inny, co nie? Co nie, cwaniaku? Ty musisz być zawsze inny. Nie możesz być normalny. Nie możesz być jak reszta. Nie, kurwa. Zgaś to świat! Pojebało cię, to nie... Ty chyba żartujesz. You fucking joking. Are you? O, Mario się zbliża! Zaraz wyskoczy z komputera. The beach is come. Okej. Okej, nie ważne. Zdanie the beach is coming jest głupie. Jakby to zabawnie brzmi. Po prostu. Tego tyle powiem. Randomowo napierdalam prądem. Czy to jest mądre? Nie, to nie jest mądre. To nie jest mądre. Powinienem nasłuchiwać. I świeci światło, kiedy wiem, że coś tam jest. Na tym polega ta gra. A co ja robię? Tu się otwiera drzwi! Kurwa, klikałem! Dlaczego? Dlaczego? Ile ja tu już nagrywam? Ja pierdolę. Już ponad pół godziny. Nie, no nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Zrobiłem jedną noc dosłownie. Przyszedłem tylko trzecią noc. O czwartą nie potrafię. No kurwa nie rozumiem. Ale będziecie mieć maraton. Znaczy, maraton. Nie wiem, ile odcinków z tego będzie. Plan jest taki, żeby to nagrać wszystko. Żeby to przejść i wrzucić. Jako taki mini maraton. Jako serię, daily. Bo dawno nie robiłem daily. Przydałoby się kurwa trochę życia włożyć w kanał. Wolałbym czegoś innego nie wkładać, tylko życia. Trochę. Ale znowu ona. Trochę życia. Przydałoby się. Bo ja trochę zdechły jestem ostatnio. I trochę mało kurwa robię, jeśli chodzi o nagrywanie i montowanie filmów. Za mało robię. Robię mniej niż bym chciał. Więc za to muszę się zabrać. Coś tu kurwa burczy. Ktoś jest głodny. Ciekawe kto. Ho, the boy is coming. Nie wiem. On się pojawił. Kogo? No gaś to kurwa, no nie zaświecaj tego jak... Widzisz, że niczego nie ma. O pierdolę, ej no przecież... Gdzie on był? Ej co? Ej what, bo ja... Ej bo mózg mi się zaciął. Ej...
Gdzie on był? Jego nawet na kamerach nie było, ani nic. Na światłach go też nie było. Nie mam pojęcia. Nie widziałem go nigdzie. Może wy go widzieliście gdzieś. Może stał tutaj i po prostu... A nie, no zobaczmy go. Bo on tutaj tak stoi i widać go. Nie rozumiem. Jakby ja nie chcę zwalać na grę, że gra zbugowana. Ale... W tym przypadku nie wiem, co tu się wydarzyło. Oho! Who is approaching me? Is this the beach? The beach? Aha, it is she. It is she. Dokładnie. Bo on tutaj stoi. Ej, ja to muszę sprawdzić, no. Jest Wario chyba. Nie? Nie? A? Ej. Oni mają różne... Bo on wcześniej się pojawiał inaczej. On też się inaczej pojawia teraz. Oni teraz inaczej są na kamerach niż wcześniej. A to jest niemały problem. Tak szczerze. A tenże pizdę pod drzwiami. Tak czułem. Nie było. Słyszałem tu pytanie, ale nawet nie wiedziałem, że to on. Ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Wypierdalaj! Fioletowy chuju. Dobra. Jak chuj jest fioletowy, to trzeba iść do lekarza. A tak badly. No i gdzie ty kurwa byłaś, szmato? Gdzie? Zabij mnie. Zabij. Chodź. Come at me. Chcesz by... Ona... Dokładnie. The beach is coming. Dokładnie. The beach. Nie, moja psychika już siada na tym etapie. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja naprawdę... Nigdzie jej kurwa nie... Jeszcze se kurwa podgłośnię grę po prostu. I dostanę... Nie da się głośniej. Chuj. Okej. Okay. Podgłośnię se kurwa grę do 50%. Bo na słuchawkach mam kurwa maksa. I normalnie, jakbym normalnie włączał YouTube'a na przykład i słuchawki na maksa, to by mi uszy rozjebało. Ja to specjalnie tak przyciszyłem, żebym się siebie słyszał, żeby grę słyszał. Ale w tym przypadku chuja słyszę, więc trochę sobie podgłośnę i mam nadzieję, że teraz na filmiku nie będzie zbyt głośno, że gra nie będzie zbyt głośna i nie będzie mnie zagłaszać. Jeśli tak, to sorry, ale naprawdę chciałbym kurwa słyszeć te pierdolone dźwięki, które ona wydaje w tych podziemiach, bo ja ni chuja nie słyszę, żeby tam cokolwiek było. Czasami słychać. Czasami faktycznie coś słychać, ale czasami ni chuja, nic. Na razie niczego nie będzie, nie mam po co to sprawdzać, bo jeszcze nie zeszła na dół. Ona jest pewnie gdzieś tu, a jeszcze nie, nawet jeszcze nie. A gdzie ona się spawnuje? Nie wiem. Ten tutaj, what?
Okej, ona się spełnuje tutaj po prostu, po czasie. I schodzi na dół i idzie tu. Okej, okay, tyle wiadomo. Na kamerach sprawdzę tylko tu, a no i Mario. Chociaż warto czasami to sprawdzić. Lewo i prawo. Bo ja tego fioletowego już od dawna nie widziałem na kamerach. Ja nie wiem, czy on się chowa. Może on się chowa. Może postanowił, że poprzedni odcinek mu się nie podobał i w tym nie za bardzo chce wystąpić. I dlatego się chowa na kamerach. Może. O nie, jest jednak. Słyszałem jakieś kapanie wody. To nie jest to. Okej. Słyszę. Ciągle słyszę dźwięki. Ciągle. Ja nie wiem, które ona wydaje, które nie. To była ona. Nie, no to kurwysynie. Złapałem ją. Chciałem powiedzieć za fiuta, ale nie wiem, czy ma. Nie wiem. Może ma, może nie ma. Nie wiem, to jest kobieta, ale w sumie żyjemy w takich czasach, że może mieć. Co ja pierdolę? Nie, dobra. Mam dość. Mam dość. To tyle. Okej? Może do tego kiedyś wrócę. Nie zrobiłem. No ona się. To jest fucking creepy, dude. Ej. Tam. Ta morda. Ale to się zmienia? Jak tu wejdę, to jest ktoś inny? Czy to zależy od nocy? To może zależeć od nocy. Kto tu się pojawia w tych drzwiach? To może być zależne od nocy. Okej, więc... To jest pojebane. Tylko tyle mam do powiedzenia. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej. Five Nights at Wario's Deluxe! I jeśli wam się podobało, możecie obejrzeć inne filmy i zostawić subskrypcję. Byłoby bardzo miło. I napiszcie komentarz, co uważacie o tej przepięknej kurwa grze. Czy czwarta noc wam też sprawiała jakieś trudności? Może nie sprawiała wam w ogóle trudności, może ja coś robię źle, to też możecie dać znać. A może... Nie wiem... Jedliście dzisiaj placki i chcecie się tym podzielić w komentarzach. Whatever. Dobra. Kaszel. Trzymajcie się, cześć.